Dzień dobry widzowie. Zrobimy sobie sondę uliczną z wiedzy ogólnej, czy ludzie poznają największych polskich Polaków. Pomysł jest taki, jak ktoś zgadnie wszystkich, to dostanie kaskę, a jak ktoś zgadnie przynajmniej trzech, to zostanie mały upominek. No i jeszcze może na jakieś inne dziwne pytania wpadnę. Liczcie spontan, jak Wojtek Gola. Zwróćcie uwagę na designerską koszulkę. Jest bardzo ładnie. Grają sobie jakieś celtyckie przygrywki tutaj. Dudy. Prezydenty takie małe. Słonecznie w tym Krakowie. Przyjemnie, sympatycznie. Tego typu. Dlaczego? Dlaczego tak zrobiłeś? Próbowaliśmy z młodym wypłacić siano w Żabce, ale się nie udało oblikiem. Z mojego konta było napisane, że z tego konta się nie da, przelałem młodemu. No i z młodego konta też było napisane, że się nie da. Poszliśmy do bankomatu, no i mówię, młody, wypłać po 50, 6 razy. No i młody wypłacił 2 razy po 100, ale fajnie, że te 2,50 ci wypluło. Trochę uratowani. Tutaj gdzieś poatakujemy sobie ludzi z młodym. O, i panowie policjanci próbują mnie schwytać, ale jestem nieuchwytny. Pędzą konie po betonie. Tak, witam ze Szczurasem na osiedlu, wiesz o co chodzi. Dzień dobry. Witam. Przeprowadzamy dzisiaj ankietę uliczną. Ten mikrofon w ogóle nie działa, ale trzymam go tak, żeby czuć się bardziej profesjonalnie. Tak? Jak rozpoznasz wszystkich czterech, okay. To dostaniesz 5 dych. To są bardzo charakterystyczni ludzie, myślę, że okay. Na 100% powinieneś ich wiesz. Okej. No to lecimy, to jest Adam Małysz. Dobrze. Tu jest, ja pierdolę, wygląda jak Karol Wojtyła. Dobrze! Ale to nie ten. Kurwa, to nie dobrze. Źle w chuj. No dobra, troszeczkę pomogłem. No. Troszeczkę kurwa ręka zjechała, wiesz o co chodzi. Są cztery łączy, tak? Tak. No, się nie wiem, widzisz jakąś jeszcze piątą albo... Nie, ciebie. Dobra, czyli zostały mi dwie ostatnie twarze na skrajnych bokach. No. Dokładnie tak. Czyli tak, jest jakiś ziomal kurwa ze szlugiem i z czapą. Jakiś ziomal drugi napakowany. Mariusz Pudzianowski? Dobrze, jest. Okej. Dobra, 10 sekund, ostatni kolej. Ostatni jest chuj trudny. Ile leży jako to spojrzeć? 10. A z 9, gra, jakie to powiedz? 8, 7, 6. Dobra, nie wiem. To ja. Serio? Największy plan. Musiałbym się przypatrzeć jeszcze raz. Ale fuj niepodobny, stary, tu wyglądasz za 40 lat. Jakby co, wbijajcie na Insta, także zapraszam. W tym Insta to wytniemy. To widz był. I nie zgadł wszystkich, bo mnie nie zgadł i jeszcze trzeba by mu podpowiadać. Tak, jaki margines błędu? Na przykład, ile razy ktoś może się pomylić? Stary, nie, no ma zgadnąć wszystkich i jak mi się zaczyna kończyć cierpliwość, to mu się kończy czas. Tak? Trzeba być szybkim i twardym, a nie miętkim. No dokładnie, no. Prawda. Co ty robisz? Robię zdjęcia na ulicy ludziom. A, okej. Poznałem koleżanki przed chwilą. Fajnie. Kojarzysz może, jaki mam tatuaż? Nie. O Jezu. Chcesz podpowiedź? Dawaj. Najwięksi Polacy, jakich znam? Papież? Tak, jeden. Mówi, tak, na środku. Kurde, nie wiem. Poddanko? No. Tam mały, są Paweł drugi. A bez kitu, no. I ja. Ty, bez kitu to ty. Dzięki wielkie. Hej. Drugi dzień, bo wczoraj niestety nie daliśmy rady. Znaczy ja nie dałem rady fizycznie. Byłem mega odestrzony. Po treningach, po 9 jednostkach treningowych. Lecimy robić sondę dalej. O kurwa! No nie uważaj. Może dzisiaj uda się dać komuś trochę kaski. Ogarniemy to. Sądę uliczną. Chcielibyśmy wziąć udział. Czy rozpoznacie tych ludzi? Jak wszystkich zgadniecie, to 5 dyszek jest wasze. No tutaj jest papież. Tak, jeden. Tego nie ma szans, tego w ogóle nie kojarzę. Znaczy mi się wydaje, że to jest... Ale na pewno go widziałeś, stary. To jest kubica albo coś tak myślę. Który? Drugi od lewej. Pierwszy od lewej kojarzy mi się z politykiem, ale nie jestem pewna. No już na pewno mogę wam rzucić jakieś podpowiedzi ewentualnie. No dobra. Czyli macie papieża, który jest papież? Trzeci. Tak, papież jest trzeci. Kto może w kasku być? Ten, co skacza. Małysz, dobrze. Jeszcze dwóch. Jak Pudzian. Dobrze! A czwarty? Dobra, to lewa krótka podpowiedź. No. Była krótka podpowiedź. Dobra, 5. Ty, nie? A jak się... Tak, dobrze! Gratulacje. Gratulacje, będziemy się grała. Więc 50... Miłego dnia. Jestem Kuba z Gosu TV. Wprowadzamy taką ankietę. Tu jest Adam Małysz, drugi od lewej. Dobrze, jeden. Mariusz Pudzianowski. Tak, drugi. Nie, dobra, dwóch. No. Dwóch? Tylko? Tak. No to nic. I jeszcze drugie pytanko, jak mam na imię? Kuba. Dobrze, dobra. To dwie dyszki w ramach zgadnięcia jednego na dwa.
Let's go. Let's go. Kiedy idę po milion. Kurwa. Jest zniżka na koty. Taki ładny kotek. Chciałbyś takiego? Tak, mam promocję na koty. Nową nerkę dostałem ze szczurasem od swojej przyjaciółki. Fajna, nie? Wiesz, jaki model byłeś? Tak. Jaki? Masz tą taką górę, to jest USA z tymi szczurami prezydentami, ty masz. Dobra, papier, kurwa, to nieważne, stary. Może jakieś inne pytanie wymyślę na szybko. Nic, nie przychodzi do głowy kompletnie, kurwa, no. Lipa. Ale piąteczkę możemy zbić. Prosto ty mi Kuba jestem. Chcecie wziąć udział, może? No, bierzemy, bierzemy. No, tego weźcie, weźcie. Jak zgadniesz wszystkie cztery postaci z obrazka, to idziemy na wiadro. To będzie was pięć dyk. Nie, dobra, dobra, pięć dyk. Dobra. Dawaj. Ma zgadywać obrazki z postaci. Tak. Albo znasz, albo kojarzę. Pięć. Cztery, kurwa, jak pięć? Dobra, to lecimy. No. Wszystkich z nas albo kojarzę. To tu mamy Karolka. Wojtyłę. Dobrze, jeden. Tu mamy... Kurwa, kto to może być? No, bo ci pryszcz na plecach, po prostu nie wiem. Tak... Kurwa, ten z wąsem wygląda na... No, debil, no, mówię ci. Dobra, no ale możesz mu odpowiedzieć, no, dawaj, no. No kurwa, no, kurwa, ciężko będzie. A bo ty znasz, a ty wiesz, jaki tatuaż? To jest udział. Dobra, to jest udział, ten wiedział. Dobra, zniszczycie dobrej zabawy, stary. Do ostatniego musisz zgadzać. Jak zgadzisz ostatniego, wygrywasz pięć dyk. Bo podpowiedział ci tamtych, bo on wiedział, że no jeszcze ciebie tu mamy. Dobrze, kurwa! Dobrze! To drugie jeszcze pytanie. Jak mam na imię? Jak masz na imię? Kurwa! Jak zgadzisz, masz pięć dyk, jak nie, to jednak dwie dyki, bo ci podpowiadali. Mogę ci pokazać, jak gratujesz prania na tym... Dobra, stary. Zero oporu. Dobra, masz jednak pięć dyk, stary. Ogólnie niewiele osób wie, ale wydaje mi się, że tężenie popularności w oktagonie podczas mojej walki będzie najwyższe ze wszystkich walk, które odbyły się do tej pory. W jednej klatce będzie Pudzian, Małysz, Jan Paweł II, dwa razy ja, no i ten zjeb. Czy rozpoznacie te postaci? Ty znasz, znasz to tu was? No dobra, to dawaj. Nie, no nie. Ja znam papież. Tak, dobrze, papież. Poczekaj, no nie mówiłem, no. Tak, tak. I ten, kurwa, nie wiem, tego nie kojarzę. Stary, kojarzysz go. Zrobię ci podpowiedź, ale będziesz miał 5 sekund na zgadnięcie, dobra? Jak zgadniesz, to wygrywacie 5 dni, jakoś się podzielicie, nie? Podpowiedź brzmi tak. Raz, dwa, trzy, cztery. No stary, jeszcze jedna podpowiedź. A ja mogę? No. Tak, dobrze, kurwa. Piąteczka. Dobra, wspólnymi siłami udało się. Więc 5 dyszek na wasze ręce. Więc nie przepierdolić na głupoty. Wiadomo. Dzień dobrego, panowie. Kupcie pay per view ode mnie. Na fejma. Wy też widzowie kupcie ode mnie pay per view. Bo wtedy się lepiej ogląda. Z moim PPV. Ja już kasy nie mam, młody. Budżet na odcinek się skończył, więc kończymy tę zabawę. Dobra, widzowie, mam nadzieję, że się podobało. U mnie praca treningowa pre, najlepsze. 10 treningów w tygodniu zaliczone. Przygotowuję się do walki. Mam nadzieję, że będziecie mnie wspierać. Liczę na to. Dlatego jest mnie mniej w internecie. Jak wam podobał się taki filmik, to zostawcie suba, łapkę w górę, dzwona. Zapraszam też na inne socjale, na Instagramka. Tu gdzieś wam się pokażę. No przestań trąbić! No kurwa! Na Twitterka też zapraszam. Na wszystkie socjale macie w opisie. Po waleczce wracamy do internetu z grubym projektem. Tworzymy coś ala taki składzik. No bo nie powiedziałbym, że ekipę, bo aż tak dużo osób nie będzie. Ale wraz z paroma rozpoznawalnymi osobami będziemy współtworzyć taki mini projekcik. Będzie grubo, czekajcie na to. Ja się ciężko przygotowuję do walki. Mam nadzieję, że trzymacie za mnie kciuki. Kupicie linka z jednego słusznego pay-per-view. Słyszałem, że na ostatnim fejmie były problemy z łącznością. Jak kupicie z mojego pay-per-view, to włodarze twierdzili, że na pewno nie będzie lagu. A już niedługo będzie taki link i kupujcie tylko z mojego pay-per-view. Warto wspierać. Kasa z tego pay-per-view będzie charytatywna na młode i biedne szczurki. Trzymajcie się, widzowie.